Marka poznałem około pół roku temu, kiedy postanowiłem zmienić coś w swoim życiu menedżerskim. Ktoś polecił mi go jako coacha z bardzo interesującym backgroundem i tak się zaczęła nasza wspólna przygoda i po tym pół roku muszę powiedzieć, że to, za co Marka cenię bardzo, to jest to, że rzeczywiście otwiera głowę, ma bardzo ciekawe podejście. Do ludzi, ma bardzo otwarte podejście do ludzi, jest człowiekiem bardzo pozytywnie nastawionym, ale też jest dosyć, powiedziałbym, twardym coachem, ale myślę, że skutecznym. W czasie tych naszych rozmów z zaciekawieniem odkryłem, że Marek pisze książkę i no, zapytałem go oczywiście, a było to, myślę, w marcu. No, kiedy wreszcie będę mógł ją przeczytać i Marku, muszę Ci bardzo podziękować, bo byłem jednym pewnie z tych nielicznych, który nie tylko otrzymał od Ciebie książkę, ale również z bardzo osobistą dedykacją, za co Ci dziękuję. Z mojego punktu widzenia jako menadżera, ale też pracownika dosyć dużej firmy, największą wartość tej książki postrzegam jako pewne otwarcie do myślenia, do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami. To jest wszystko oparte o jego przemyślenia, o jego doświadczenia życiowe, a to jest bardzo cenne i rzadko dzisiaj dosyć spotykane takie właśnie otwarcie się do innych. Gratuluję Markowi tego kroku. Mam nadzieję, że to nie jest jego ostatnia książka. Powodów do przemyśleń ta książka daje wiele. Ja wyciągam z tego taką refleksję, no ale ci wszyscy, którzy przeczytają, to pewnie będą mogli to sobie sami sprawdzić, skonfrontować, że mimo wszystko nie ma modelu idealnego i to nie jest tak, że wszystkie modele zarządzania, które były przed Turkusem, są złe, tak samo jak Turkus jest odpowiedzią na wszystkie bolączki. Natomiast ewidentnie ludzkość idzie do przodu, ludzie się rozwijają, wszystko się zmienia, więc też i dobrzy świat, i menedżerowie powinni ewoluować. I to jest dla mnie największa wartość, którą z tego wyniosłem. Także Marku, dzięki wielkie i powodzenia na dalszej drodze.